ten moment start do granicy derby, wielką nagrodę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pierwszy kategorii RAFA, w tej części sezonu dla strzelników i klasy. 14 koni na starcie, Islander, z numerem drugim Arsène Lupin, trójką Dyneburg, z numerem czwartym Darab, z piątką McDriver, z szóstką Nehemia, z numerem siódmym Devinius, z ósemką Darago, z dziewiątką Sexpan, z numerem dziesiątym Musetta, z jedenastką Fiarella, z dwunastką Nobila, z numerem trzynastym Domart i z numerem czternastym Gospodarz. Przypomnę, że z gonitwy został wycofany Donald, który miał pobiec z numerem 15. Konie powoli zajmują miejsca w maszynie startowej. Jest już Jonki Slander, Arsène Lupin, Dyneburg, McDriver, Nehemia, Devinius, Darago, Sexpan podchodzi. Podchodzi teraz Sexpan. Za nim Musetta, Sexpan wszedł, podchodzi Musetta, kolejna będzie Fiarella, ale jeszcze Musetta nie weszła do startboxu. Klacz jest przygotowywana do startu przez Grzegorza Witolda Wróblewskiego, a dosiada jej jockey Rumen Pancz. Musetta została wyhodowana w stadninie koni Stubno. Jeszcze chwila i Musetta zajmie miejsce w startboxie oznaczony numerem 11. W kolejce dziesiątym, przepraszam, a w kolejce czekają Fiarella, Nobila, Domart i Gospodarz. Podchodzi Fiarella. Za nią Nobila, ale Fiarella wycofała się. Będzie wprowadzana ponownie. Krasińskiej Tiarelli dosiada jockey John Egan, specjalnie sprowadzony przez właściciela Andrzeja Pietrzaka i trenera Janusza Kozłowskiego na gonitwę derby. W dalszym ciągu Tiarella sprawia problemy, ale miejmy nadzieję, że za moment uda się ją wprowadzić do startboxu. Tak też się stało, teraz podchodzi Nobila pod jockeyem Tomaszem Dulem, Domart pod Emilem Zachariewem i jeszcze tylko Gospodarz, którego dosiada Piotr Piątkowski. Już mamy sygnał do startu i ruszyły. Już walka o prowadzenie, tam na czoło galopuje Arsène Lupin, tuż koło niego Sexpan. Arsène Lupin i Sexpan, te dwa konie na czele. Za nimi galopują Darab oraz Musetta. Ale już na front wysunął się Sexpan. Bardzo mocne tempo wyścigu dyktuje Sexpan. Ucieka rywalom. Sexpan i Arsène Lupin na trzeciej pozycji Musetta. Sexpan, Arsène Lupin, Musetta. I pozostałe konie, które prowadzi McDriver. Cały peleton. Za McDriverem Fiarella, Darab, Dyneburg, także Nehemia i pozostałe konie, ale mocne tempo narzucił Sexpan i on cały czas galopuje na czele. Sexpan. Tempo chyba nieco słabo, do celownika pozostało 1600 metrów. Sexpan. Nadal na czele Sexpan, na drugie miejsce przesuwa się Musetta. Sexpan, Musetta, już te różnice są coraz mniejsze i Sexpana mija Musetta. Teraz ona będzie podkręcać tempo. Musetta, Sexpan,
Na trzecie miejsce przesunął się gospodarz, w ślad za nim galopuje Tiarella i Dyneburg. Ale Musetta w dalszym ciągu na czele, połowa zakrętu, Musetta z przewagą kilku długości, gospodarz dochodzi do niej, za gospodarzem galopuje Tiarella, za Tiarellą Dyneburg i pozostałe konie, Sekwan już odpada, za moment wyjście na prostą finiszową, do celownika pozostało 600 metrów, wyprowadza Musetta, atakuje ją gospodarz, Musetta na prostej jest pierwsza, za nią gospodarz, Musetta, gospodarz lekko idzie, panie, wspaniale finiszuje Tiarella, Tiarella z gospodarzem, przy kanacie poszedł Dara, Tiarella, gospodarz, Jonkis Lander finiszuje, Tiarella chyba słabnie nieco, Tiarella jeszcze się utrzymuje, Tiarella, Darab, Jonkis Lander, co za końcówka, Jonkis Lander jednak zwycięża. Na drugim miejscu przygalopowała Tiarella, trzecie miejsce zajął Darab.